Hej, 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 z tej strony Szczury. Zapraszam na koniecznie serii The Last of Us 2. Jesteśmy w trakcie napierdzielania potworków. I niestety, tak się stało, że to są te biegacze. Mierdzące. Dobra, to był jeden taki turbo boss jakiś. Bardzo silny był jeden. Kij by się jakiś przydał albo coś. Chodźcie, chodźcie. O, to jest ten turbo zajebiście mocny. I mnie ściga. Nie zdążyłem. W trakcie biegu nie zrobię tego chyba. No nie zrobię tego. Parę sekund mi brakło. O nie! Brakuje mi trochę. Tu od razu sobie wezmę życie więcej. O tak. A tu już tylko on mi został? Myślę, że to jest silniejszy jakiś. A, tu jedną kulkę mogę tylko wsadzić to. Zrobione. Dobra. Nie widzę słońca. Ale tam jest diabelski moment. Gdzie? Tam. Kolejna była turbo akcja. Ej, tu cegła. Te cegły też mi się przydały. Fajnie ogłuszają. Ale jestem wyzerowany z zasobów, naprawdę. Tam jest ten młyn, ale tędy nie pójdę tam raczej. Jakoś wyjść.
tu na górę. Tędy nie raczej. Ja tędy nie przyszedłem? No nie, chyba dobrze idę. Stąd powinno być prosto. O Boże! Jak zawsze coś takiego powiecie, to zawsze jest przesrane. Już powinno być prosto. Nigdy nie jest prosto, jak powinno być prosto. O, losie. Zaraz mi plecy odpadną. A, tu się mogę przycisnąć chyba. Tak, dobrze. I co, będziemy płynąć? No dalej. No to już. Jest tuż obok. Masakra. Nocą płynie w burze. Odważna jest. O, strzały zbieramy z rału, podniosę pewnie. Will, padam z nóg, chociaż nie brakuje mi dla niej z powodu tej cholernej sytuacji, grypa daje mi strasznie w kość. Pozwól, że się zdrzemnę parę godzin, żeby mogła to zwalczyć. Pokołysała naszą pszczółkę, położyłem ją spać. Chyba jest naprawdę wstrząśnięta tą całą przemocą. Popytała, mamusia, czemu ty i tata popychaliście tych ludzi? Odpowiedziałem, że tylko w ten sposób musisz się dostać na pokład. Pokiwała głową, ale chyba nie do końca rozumie. Może... powinna była powiedzieć coś innego, nie wiem. Tak czy siak, jeśli obudzi się przede mną, poczytaj z nią jedną z jej książek. Wydaje mi się, że to ją uspokaja. Mam nadzieję, że udało ci się naprawić tę sytuację z racjami. Kocham cię, Queen. Ubijali ich tu. Kurde, tyle tu jest tego terenu do obejścia, szok. O, ta będzie miała kuszę. Zajebiście. Zabiłaś ich wszystkich. Nie zabił, ale dlaczego sam umarł? Nie wiadomo. No, mogę poćwiczyć od razu. Inaczej jest. Tutaj celuję i strzelam.
Jest inaczej trochę nie z łukiem. Kolejna karteczka do przeczytania. Jest safe. Dziękuję za pomoc przy zarażonym pasażerze. Mamy szczęście, że na pokładzie jest ktoś tak wyszkolony i złomny jak ty. Członkowie załogi są do niczego i nie zgadzam się z kapitanem, że broń powinna pozostać w składzie. Nie możemy celowo lekceważyć tego, że na pokładzie promu są zarażeni pasażerowie. Tej z bronią jest na górnym pokładzie rufowym. Kombinacja to 907701. W środku jest twoja kusza. Masz moje zaufanie w tej sprawie. Mhm. Wyjął sobie kuszę i ich pozabijał. Masz moje zaufanie. O kuźwa. Ale te zombiaki się biją zajebiście tak, że koniec. To jest zombie, ja się biję jak tej. Musiałbym sobie poczekać, żeby efektywniejsze były te apteczki. Mogę tu w ogóle coś takiego zrobić, czy nie? Ona chyba raczej nie ma czegoś takiego. Tu dopiero. Poziom zdrowia zwiększa. Tu wykrywaj wrogów, zwiększa odległość. Oj, sorry. Tu. Tu. Szybko jest pochwyconym przeciwnikiem. To nie chcę. Już naboje zapalające. Aha. Ona sama może amunicję tworzyć. Dobra, na razie tyle. Tam jest przynajmniej dwóch. Na razie dwóch. Dobra. Jest jakaś monetka. Virginia Zachodnia. Sejfu szukam teraz. Tam jest coś. Jak mnie zauważyć? Ah!
Ciekawe, jak mnie zauważyła, że tak głośno trochę byłem. Muszę save znaleźć. Jest ciemno jak w dupie, to nawet z księżyc nie dochodzi. Gdzie jest save? Muszę wrócić. Ale to nie zmienia faktu, że i tak sejfu szukam. Tu już byłem? Byłem. Tutaj, dobra. Gdzie jesteś w sejfie? Kici, kici, taś, taś. Gdzie jest sejf? Gdzie jest sejf na tej wajbie? Górnym pokładzie, jestem na górnym pokładzie. I sejfu nie. A tu jeszcze jest coś. Wszędzie to są wrażenia. Raz. Raz, dwa, trzy. Czym więcej ich zabije cichaczem, tym mniej przy ewentualnym wykryciu nie znajdzie. Co sobie idzie? Tam na pewno był klikarz jeden. Tu jest. Dobra. Ten robi opód. Kurwa, ilu tu jesteś? Kurwa, tam jest niewielki. Tam jest klikacz. No, na razie tak. Tam jest szyba, to nie? Dobra, teraz klikacza muszę podejść.
bomba rurowa. Dwie bomby rurowe i strzał potrzebuję. Nie! Nie, ja nie chcę! Ej, do sejfu ja chcę! Mam nadzieję, że będę musiał się cofnąć jeszcze. O kurde. Do sejfu chcę. Ja chcę do sejfu. Przełaź. Tam muszę iść. Tam. Nie no, tak to się nie będziemy bawić. Czy tę grę. I 19:54. Światło pierwsze wybrzeże. Kurde, daj tam był safe. Nie ma takich pośrednich, kurde, tych zapisów, ten, teges, nic? O. A, tu już wszystko przyszło, tam. Takie rzeczy. Puściliśmy pełną morską, żeby szpital mogli odpocząć. Kontakt radiowy. Dobra, ktoś tutaj. Usłyszeli mnie. Nie z tej strony. No dobra, czyli wiem, że jak już się tutaj gdzieś wejdzie, to już jest dupa blada. Kolejny safe ominąłem. Nie wiedziałem, że tu już jest dalsza trasa tej. Gdzie ten młynek jest? Tu. Czemu nabiegnie, niech tu potwory były? Jesteśmy coraz bliżej. Wiem, że tu jesteś, Owen. Dobra. Owen?
Owen! Owen, otwieraj! Pewnie jest gdzieś na tyłach. Na tyłach, czyli co? Czyli tu w prawo? Może i tu w prawo. No co? Tu jest okno. Halo? To jest lina. A może... Nie pomyślałem. No i co? Nie, no bez sensu takie rzucenie, ona się nie zaczepi o nic. Co ja z tą liną mam zrobić? Bym chciał wyjść, to bym wyszedł. Tu mogę przywiązać? Nie mogę. A wyjść z tą liną mogę? Mogę. No, trochę krzywo. Jeszcze raz. Już kumam chyba, o co chodzi. Muszę trafić tutaj do środka. Ale zwiewa mi tą linę. Bo ona chce się wspinać. Tu jest przyczepione, dobra. Jeszcze raz. A nie, gdzie ona rzuca tym badziewiem? Albo odwrotnie to robię. Tak? Gdybyś wiedział, co dla ciebie robię. Ale dobrze, wykminiłem. Spróbuj tylko truć mnie o to szkło. Dobra, jest twój plecak. Czyli nie wyszedł. To krew.
No tu nie powinno być wrogów żadnych, nie? Owen! Niech to szlak. No i gdzie on jest? Idziemy w paszczę rekina? No jasne. Tam w środku siedzą. Owen? No co, zastawiłaś, nic nie widać. Siedzi. Ty, znalazła go. To jeszcze jest, bo to jest pierwszy dzień z Seattle. Kurwa, Isaac cię tutaj przysłał? Nie przysłał. A to co? Zanim go naprawię, muszę go rozebrać. Okej. Okay. Chcesz? Dzięki. Jak wolisz. Ledwo dotarłaś do swojego byłego chłopaka. Danny nie żyje. No tak. Powiesz mi, co się stało? Poszliśmy wyczyścić mały obóz. Kilka blizn i... walnąłem jednego w głowę. Mocno. Gość upadł. Jego broń leżała obok. A on po nią nie sięgnął. Tylko spojrzał na mnie. Był stary. Zmęczony. I był... gotowy. Zabiłem wiele blizn. Ale... wpierdolę. Nie dałem rady. Oczywiście Danny strasznie się wkurwił. Miałem dość. Kazałem mu spierdalać. A on wymierzył do mnie z broni. Chwyciłem ją i... najpierw nie wiedziałem, który z nas oberwał. Broniłeś się. Przestań. Zajmę się tym. Pogadam z Isaaciem. Jestem zmęczony, Abby. Nie chcę mi się dłużej walczyć o coś, co gówno mnie już obchodzi. Chcę szukać świetlików. Gonić za plotką. Może to coś więcej. Świetliki się nie przegrupowują. Odeszły. To trop. Muszę go zbadać. A co z Mel? Tu będzie bezpieczna. Okej. Okay. Pogadamy rano, jak wytrzeźwiejesz. Nie rób tego. Niby czego? Nie traktuj mnie jak kurwa wariata.
Ty też to czujesz. Gdyby świetliki były w Santa Barbara, poszłabym w przeciwną, kurwa, stronę. Co? Nic. Sorry, że dorosłam. Też mógłbyś. Tak, a jak mam to zrobić, Abby? Mam znaleźć zabójców moich bliskich? Poznęcać się? Torturować, dopóki nie zadławią się własną... Abby. No i dobra. No to zabójstwo było w trzecim dniu Seattle, tak? No tutaj wracają znowu. Cały czas powroty tylko. Jeśli śni coś innego. O kurde. Ten. Sen. Dzień drugi, Seattle. Kurde. Ci znowu gwiżdżą. Muszę ich wydostać, zanim będzie za późno. Dobra, w tym miejscu skończymy. Mamy drugi dzień Seattle. Czyli jeszcze pewnie dwa dni się fabuła zejdzie. Dobra, dzięki za teraz i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!